A gdzie się zagafia Tichonowna? Czy to drzwi do jej sypialni? Ty bezwstyd, tylko przecież mówię, że się przebiera! No to co? Popatrzę tylko, nic więcej. Pozwoli pan, że i ja zaspokoję ciekawość. A niech i mnie będzie wolno choć jeden razik. Kiedy nic nie widać, panowie, i nawet nie wiadomo, co się tam wiedzi, czy poduszka, czy kobieta. Cicho! Proszę się. Dowiedziałem się z gazet, że panie chcą się podjąć do stawy drzewa w deskach i na płytu. A przeto jako egzekutor urzędowy przyszedłem dowiedzieć się, jakie to drzewo, w jakiej ilości, kiedy może być dostarczone. Aczkolwiek się żadnych dostaw nie podejmiemy, cieszymy się z wizyty nazwisko pana. Asesor kolegialny Iwan Pawłowicz Jajecznica. Bardzo proszę. Niech pan siada. A pan łaskawy? Także w gazetach ogłoszenie wyczytałem. Myślę sobie pójdę. Tym bardziej, że pogoda piękna, po drodze wszędzie trawka. Ale nazwisko, proszę. Emerytowany poruczyk marynarki wojennej Baltazarowicz Żywaki, drugi, drugi. Bo mieliśmy jeszcze jednego Żywakina, ale on przeszedł w tamtym spoczynku jeszcze przede mną. Był ranny, proszę ja panu, w nogę, pod kolanem. I to kula tak dziwnie przeszła, że z samego kolana nie ruszyła, tylko tak się przez żyłę przejechała, że jakby igłą zeszł. I kiedy się koło niego stało, wydawało się, że chce kopnąć człowieka kolaną od tyłu. Uprzejmie, proszę, niech pan spocznie. A jeśli wolno spytać pan z jakiego powodu? Jako sąd, znajdując się w najbliższym sąsiedztwie. Czy nie w domu wdowy, po kupcu tu ubowie, raczy pan mieszkać zaraz naprzeciwko? Nie. Tymczasem mieszkam w dzielnicy Piaski, lecz z czasem mam zamiar przenieść się i właśnie gdzieś tu niedaleko zamieszkać. Uprzejmie proszę, niech pan siada. Czy wolno iść? Szanowna pani, w samej rzeczy mnie nie poznaje. A pani łaskawa? O ile pamiętam, ja nigdy pana nie widziałam. Niech pani sobie przypomni. Już pewno gdzieś mnie pani widziała. Naprawdę nie wiem. Czy nie u Bieriuszkinów? Właśnie, u Bieriuszkinów. A pan wie, jaką ona miała ostatnią przygodę? No jakżeż, za mąż wyszła. Nie, to nie byłoby jeszcze nic złego. Ale nogę złamała. I paskudnie złamała. Późną nocą wracała do domu dorożką. Woźnica był pijany i wywrócił. Ach, tak, tak, pamiętam, że coś takiego było. Albo za mąż wyszła, albo nogę złamała. Godność pańska. No jaż. Ilia Fomycz Koczkarny. Jesteśmy nawet spowinowaceni. Żona moja zawsze o tym mówi. Panie pozwolą? Mój przyjaciel. Iwan Kuźnicz Podkolesny, radca dworu. Urzęduje w charakterze ekspedytora, sam wszystko załatwia. Znakomicie udoskonalił swój wydział. Jak nazwisko? Podkolesny. Iwan Kuźnicz Podkolesny. Dyrektora tylko ze względu na rangę na czele postawiono, a wszystkie sprawy on załatwia. Iwan Kuźnicz Podkolesny. To dobrze. Proszę.